Dobra. Idziemy na trasę. Pod semaforem. Po raz kolejny. Jak zwykle w porę i na czas. Ale mnie trzęsie. No, tak. Z lekkim luzem na amortyzację. O, lodowisko. Ale fajnie. Idziemy. No ty, gdzie jedź? Nie wolno. Po boku dawaj, o. Dawaj, to ej, to jest zwykle po największym lodzie i to lekko mi ślizga. Mikołaj, wiesz, masa robi swoje. No właśnie, z masą gorzej, ale masa to jest dobre. I po to mi ten plecak dzisiaj 20 kilo. Stój! Czekaj, bo to fajnie jest. I patrz. Jak ty możesz... Powiedz mi jak. Rozpęknąłeś 5 cm lodu na betonie. A dzisiaj to 5 cm? Tak. Masz to nagrane? Mam, chyba. Co jest? Robisz solówkę z grawitacją. Ja żyję. Już nie żyję. Ale fajnie. No, powiem. Fajnie podrywka. Pam, pam. Mam telefon. Nawet jak wrócę chory, to mi nie będzie szkoda. Jak wrócę poobijany z jednym, bo to mi nie będzie szkoda. Mała ławka. Teraz na małą ławkę. Fajnie by było. Powiem, wiesz jaki tam by był już teraz? Jaki to jest problem? Kałuża. Patrz jak to jest głęboko w ogóle. Nie przyjdziemy tylko po potem, a mi zamarzę. Ale gruby lód! Nie rozumiem. Nie, co ja mam nadzieję, że tu zawali? Jakie piękne. Masz dragot, no? Tak, chyba. Ty wtedy kozak tu wskakuje znowu. Czyli ma 2 IQ. Ty! Ej, twarde! Dobra, czekajcie, no to co? Zimno, idziemy, po nogi nam zamarzą. Ale czekajcie, to powoli, powoli. No, dobra, poczekamy na sam tył. No. Adam! Na spokoju. You know. Tu jest fajnie. Przez chwilę ci jakieś pół metra zapadłem. W środku miasta i bogatsze osoby wjeżdżają po chodniku, ponieważ są takie dziury ze stacją. Co w tym jest ciekawego? Widoczek. Właśnie. Ja muszę robić zdjęcie. Ja mam fajne rękawiczki, bo mogę używać telefonu. I tak nic mojej dawki nie pobije. No.
Chłopcy dodają, nie? Adam na, no na YouTube'a. A jakiś na pistolet widziałem. Ktoś jeszcze o tym nie wie? Zbijażdż, ale to jest Leon nie wie, ale on lubi internet, tak? Więc to tak, to jest jego. Leon, lepiej żebyś oglądał coś takiego, powiem ci, niż inne rzeczy, naprawdę. No. Fajne miejsce. No. Idealne na partyzanckę. Na biało się ubrać? I... Na biało i stanąć. Adam. No? Przejdę naokoło, zobaczysz, czy będzie mi widać zaraz. Czarny jesteś, to będzie ci widać pewnie. Że się nawet czarnego będziecie już kontrolować. Siła masa kilojoule. Ej, ale faktycznie, coś takiego ostatnio było... To jest ten, A40. Ale te są w tym A20, no. No jakich godziny A. Bo one mają identyczny wyświetlacz, co musiał. Serio? Nie, bo kolega ma A50 chyba i ma to samo, co ja myślę. To ma naprawdę. I podobnie. Czas głosi. Co to jest? To z ciebie zabiło, ewidentnie. Aż te walne zdjęcie. Rafa, kopię? Odległość? 5,5 kilometra. 5,5 kilometra. Duże złoża gazu. Czyli też dobrze mówiłem, gaz i ropa. Sześć godzin. Nie wiem. Na oko jeszcze tak 8 kilometrów. Ile? Ile dokładnie? Dokładnie nie wiem, a na oko 8. 8. A ile mamy w planie? 12 do 13. Pisało chyba 12 na pozwolenie. Na zgodnie. A, no to jeszcze 7. Czyli 6 w takim sensie. No. Nie, to były wystrzały, chłopcy, jeśli nie byliście, to były wystrzały z tej armaty, taki pokaz. Gdzie? Na rajdzie jakimś? No, znaczy... Tak. Było w tym... Było, to ja... Kazimierz, nie... Zamość? Zamość, tak. Zamość. A ja wy nagrywacie na YouTube? Oczywiście. Jak się nazywacie? Jaki masz młody problem znaleźć? Znajdziesz. To śladami PTTK. Śladami PTTK. Ceramki Bieszczady. Co on wziął tam? Tak powy... No. Ten się rusza, to czego... Ja może lepiej nie będę mówił, bo dzieci nie będą zadowolone. A i tak miałem optymistyczną wersję podawać. No. Co za słowiański przykód zrobisz? Blin. Nie, twój człowiek.
co to odgrzeje. Halo, dzień dobry. Cześć. Co jest? To było w pycaku. No. Jak? To nie jest moja sprawa, jak ty dostałeś do plecaka śnieg. Ale problem. Ręce z kieszeni, ręce z kieszeni. Nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Jaki jest problem? Buty w góry są po to, żeby coś... Ale... Ale ma buty. Poważnie jesteśmy bardzo. Adam, śmiesz mnie, bo tak daleko skoków tam nie jedziemy. A idź pan. Co, nie przejdziesz? W sensie nie wiem, jak to głęboko jest. Tak? 30 centymetrów. Nie taki głęboko. Mikołaj, według mojej nogi tak 30 centymetrów w głębokości. Bo dotąd wpadłem. Nie wiem, o co chodzi w tym bycie. Nie mam tego włoska. Właśnie. Boże! Ty weź, wyciągnij. Co ja dam? Spoko. Oddaj! Oddaj! Chcesz krzywdę? Staranuję zaraz. Zostaw. Produkowana. Od oryginału. Leci? No. Mówiłem. Ale się nie mogę doczekać, żeby za dwa tygodnie był taki śnieg. I wiesz, co się będzie. O, Adam, Adam. Pieprzany bombardier. Czekamy na ciebie. Czekamy na ciebie, Adam. Czekamy. Dobrze. Niech pani chce. Nie. Było blisko. A nie, zahaczył. Ja też dostałem. O! Ofiara! Ofiara! Ofiara pociski. Zemsta dała? No. Nie tak. Jak ja dam? Nie. A teraz tu. A tu co? Masa ma Mikołaj były. Plecak to mnie mamy biały. O fuck. Ała. To z tego trzeba było? Oberwałem wielką bryłą. Ja dostałem pół kilo na głowę i 4 kilo na plecy. Ale z tego trzeba co kopnąłem? Tak. No pół kilo śniegu z wodą na moje ręce. Pana kurde. Dostałem 4 kilo na plecach i pół kilo na głowę. On nie wiem ile dostał.
Ale ładne. Chcesz to nagrać? Bo jeszcze jedno jest. To? Nie, to tutaj. A. Tam to też mogę. Dobra, czekaj. Zdjęcie. Się nagrywa się. Czekaj, od czego to jest? O, i to jest tak. 3, 2, 1. No ten ładnie poszedł. Nawet. Opa! Nie działa. Ej, to była pułapka fajna. Ej, gdzie oni? Nie wiem. Z przodu, idź po śladach. Ja się nie ruszam stąd. Tam już śniegu praktycznie nie ma, my się go pozbywamy. Od tego jest. To od tego idzie. Ej, mocno mam kaptur naśnieżony? Lekko. No ja? Mocniej. Plecek mi szczepaj. Nie, to to. Dostań! Jezioro! No pode mną tak nie będzie. Wiem, że tak nie będzie. Ja tak sobie spokojnie przeszłam takie... Ale najlepsze, nic się nie ma. Chyba tak. Będzie dobra lajków. Ja mówiłem, że tak będzie. Ze mną tak nie będzie. A ja tak spokojnie przeszłam przez środek. A łani nie widzę, moje oczy. Pewnie jest. A. Ciemność widzę. Ale fajnie grzeje. To jest bardzo. Tak się załóż mały. Mamy raczki, wlecam. Chociaż nie mam załóżonych, ale... Zadam. Coś po tym lodzie. Jednak się... rękawiczki akurat. Jednak się nagrywa. No idziemy, idziemy, Adam. Dobry, dziki. To była ciężka górka. Szczególnie dla młodego. No. Przed nimi, przed nimi. Dalej jechałem do przodu. Dobry. Co to, już koniec? Tak nie może być. Opa! Pa! Pa! Idziemy jeszcze. Rzeka! O, rzeka. O, rzeka. Idziemy jeszcze cerkiewkę zobaczyć. To ważne jest rzeka. Tak, dokładnie. Rzeka! Mikołaj zobaczył rzekę. A nie jest woda pitna. A oni narzekają, że mają mokre buty. Ciepła jest woda, chodź jak szybko śnieg się rozpuszcza. Co się ciepła jest? No. Bo słońce grzeje. Pierwsza połowa XVIII wieku. Trójdzielność idealnie zachowana, jak widzicie. Czyli cerkiew jest podzielona na trzy zupełnie jak gdyby takie oddzielne części. Z zewnątrz to bardzo dobrze wygląda, w środku również. Wchodzi się od zachodu, natomiast ta część po prawej stronie to jest presbiterium, sanktuarium od wschodu, czyli cerkiew orientowana. Nie jest kryta blachą, jak widzicie, nie jest obita blachą, jest pięknie pokryta gącikiem.
Również ściany boczne, nie są to drewniane szalunki, tylko ładnie obite gontem. Niedawno prowadzone tutaj prace renowacyjne. Dookoła bardzo ładne takie podcienia, soboty, wsparte na takich kamiennych filarach. Cerkiew użytkowana była do pierwszych lat po wojnie, czyli generalnie do roku 1947. Kończy się wojna. Tutaj właściwie te tereny tak dość spokojnie, jeżeli chodzi o czas wojny. Gorzej się zaczęło zdecydowanie w okresie powojennym, kiedy zaczęły się wysiedlenia. Ludność rdzenna tutaj rusińska, ukraińska została wysiedlona. No i ta cerkiew po nich się ostała.